Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam panny na czytanie na miłość. To jest czytanie ogólne do końca tego roku, czyli do końca grudnia, na okres 2 tygodni. Pamiętajcie, nie będzie spójne z każdym z Was, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze. Cieszę się, że czytania Wam się podobają, drogie panny. I zaczynamy nie przedłużając. Pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz o włączeniu dzwonka, który powiadomi Was o nowym filmie na kanale. Zaczynamy. Co w miłości? Jeszcze chcę tutaj się pokazać dla osób spod znaku panny. Jakie sytuacje, jakie wydarzenia dla Was jeszcze w tym roku? Przynajmniej jakie się zapoczątkują na miłości. Ty w tej relacji, obecna sytuacja, 6 pentakli. Co pomaga lub co przeszkadza w tej sytuacji, w tej relacji? Umiarkowanie. Dokąd zmierza, w jakim kierunku ta sytuacja, ta relacja? 8 kielichów. Oraz rada lub wynik, cesarz. Czytanie dla osób w związkach, w relacjach, dla singli, dla wszystkich, bez różnicowania. Dla wszystkich osób, które mają jakąś znajomość, która chcielibyście, żeby podążała w kierunku tak osoby do relacji. Oczywiście osoby, które mają relacje, związki również. 6 pentakli. Wy w tej sytuacji, więc obecnie jest wsparcie finansowe, jest wsparcie emocjonalne. Są być może jakieś prezenty, fundusze, które, czy inne działania, które, kochani, w obecnej sytuacji stabilizują wasze życie, wasze emocje, waszą stabilizację ogólnie i finansową, materialną i emocjonalną. Być może też mówię obecnie do osoby, która przechodzi na emeryturę albo jest świeżo na emeryturze i ma w tej chwili trochę więcej czasu właśnie na swoje życie osobiste i też na inne znajomości lub po prostu więcej czasu na te znajomości i relacje. Moi drodzy, w obecnej sytuacji mógł ktoś dostać jakiś prezent z Was lub nawet spadek. Natomiast co trzeba wiedzieć? Trzeba wiedzieć, aby nie zmarnować tego daru i aby użyć go z rozwagą. Tutaj, jeżeli chodzi o relacje, miłość, o jakiekolwiek znajomości, obecnie to czytanie trafia do osób, które albo umiejętnie dzielą się z innymi, zachowują równowagę w dawaniu i w braniu, albo są dobroczynni, hojni, albo to ktoś jest taki wobec Was w tej znajomości, w tej relacji. Tak więc jakby zasada wzajemności, zasada dzielenia się, równowagi i można by powiedzieć równego zaangażowania jest jakby spełniana, czyli to jakby się realizuje. Moi drodzy, 6 monet mówi o obecnej sytuacji jako o partnerskiej sytuacji, czyli takie zdrowe podejście wzajemnie do siebie, o równowadze w związku, o tym, że jest tutaj wzajemne wsparcie, że relacja ta, znajomość czy ten związek opiera się na uczciwości i rozwija się w dobrym kierunku. Macie tutaj jasno określone zasady. Każdy z Was dba o potrzeby drugiego, drugiej osoby. I wiecie, że w jakichś problematycznych czy też kryzysowych sytuacjach możecie na siebie liczyć. Tak? Macie tego świadomość, że możecie w pełni liczyć na partnera, partnerkę, męża, żonę, przyjaciela, przyjaciółkę czy inną osobę Wam bliską.
która zaznacza się dla Was w tym czytaniu. Dla singli sześć monet przypomina o tym, że w Waszym otoczeniu, w Waszej bliskości jest osoba, jest obecna osoba i zaznacza się ta osoba, która jest dla Was życzliwa, czyli która jest skłonna do znajomości, do relacji, do bycia tu i teraz, wtedy, kiedy tego potrzebujecie, tak? I być może teraz ktoś udziela Wam jakiejś pomocy obecnie, albo Wy udzielacie komuś tej pomocy. Tutaj jest otrzymywanie pomocy na różnych płaszczyznach. Być może jesteście na etapie, słuchajcie, nie wiem, remontu domu, mieszkania, upiększania. Ale też zapewne oczywiście ozdabiania na święta, tak? Jasne, że tak, że to jest możliwe, ale to raczej i większość z nas to robi, więc o tym mówić nie trzeba. Co przeszkadza w obecnej sytuacji, w obecnej relacji? Umiarkowanie. A karta umiarkowania mówi o tym, owszem, może komuś przeszkadzać z Was jakiś strzelec, bo umiarkowanie jest kartą strzelca. Ale jeżeli nie to, to właśnie, widzicie, co za dużo to niezdrowo, poprawa i umiar, jakaś cierpliwość i spokój mógłby pomóc. Być może wstrzemięźliwość od czegoś? Zastanówcie się, czy to Wy, czy to Wasza osoba powinna być bardziej wstrzemięźliwa w jakichś aspektach. A tutaj mogłaby pomóc czyjaś cierpliwość, powściągliwość. Czasami zgoda, więc jeżeli pogodzenie się i to, że zapanowałby spokój i zgoda, byłoby dla Was, to mogłoby Wam pomóc. Jeżeli akurat to rezonuje z Wami. Tutaj mogłoby pomóc zrównoważenie energii męskiej z żeńską, czyli wyważenia tego, ale też rozpoczęcie wszystkiego od nowa. I pamiętajcie, że to może pomóc. To rozpoczęcie wszystkiego od nowa mogłoby pomóc, bo wtedy stanęlibyście w kolejnym etapie w Waszym życiu. A słuchajcie, kolejny etap możecie zacząć dopiero wtedy, kiedy zamkniecie poprzedni. Dlaczego umiarkowanie pokazuje się na pozycji, co pomaga i co przeszkadza? Bo oprócz tego, że może pomóc w tym, aby rozpocząć wszystko od nowa i zacząć kolejny etap, nowy, dlatego, że w niedalekiej przyszłości jest 8 kielichów, więc niektórzy z Was mogą chcieć odchodzić od tego, co Wam nie służy. Od jakiejś znanej drogi, znanej ścieżki, znanej osoby, z jakiegoś powodu może ktoś z Was chcieć odejść. Więc zanim podejmiecie tą decyzję o odejściu, pomimo, że być może i tak będziecie niektórzy z Was odchodzić, to mogłoby pomóc rozsądzenie, czy chcecie zacząć wszystko od nowa. Bo możecie zacząć w ogóle wszystko od nowa, wybrać nową drogę, nową osobę. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze karta umiarkowania przypomina o tym, że można zamknąć obecny etap, rozpocząć nowy i zacząć wszystko od nowa. Można wyciszyć się, zatrzymać, pomedytować, tak, jeżeli jest taka potrzeba. Czasami może tak być, że dlaczego tak to warto zrobić? To byłoby tylko może do jednej osoby albo do niewielu osób, jeżeli macie taką sytuację, że macie osobę, z którą jesteście, która jest spolegliwa, łagodna, nie poddaje się emocjom, nie działa podstępnie, jest oddana czy oddany, tak? Potrafi zachować się i twarz w każdej sytuacji. Jeżeli ktoś jest skłonny do kompromisów, wybacza krzywdy, tak? Jest życzliwie nastawiony do innych, to w takiej sytuacji można pomyśleć o tym, aby rozpocząć wszystko od nowa, aby dać jakby szansę sobie nawzajem jeszcze
jedną, jeżeli to jest dla kogoś, ale to nie musi być dla nikogo, tak? Słuchajcie, tutaj pomogłoby w uczuciach, w miłości, w relacji, w znajomości waszej stabilizacja. Stabilizacja, ale przede wszystkim więcej namiętności, bo karta umiarkowania mówi o braku namiętności. Więc tutaj, w tej pozycji, ona przypomina o większej dawce namiętności, temperamentu, ognia, tak? Więcej energii. Od czasu do czasu. Więcej zrozumienia też dla siebie wzajemnie. No właśnie, i pomogłyby takie czasy, które byłyby bardziej spokojne, aby mieć czas też właśnie poświęcić ten czas i wykorzystać czas dla siebie i dla rodziny, dla bliskich, tak? Dla tej też najbliższej osoby. I wtedy wszelkie konflikty mogłyby zostać złagodzone, bo jest szansa, że zapanuje poczucie spokoju, bezpieczeństwa, tak? Harmonii. Wiecie, tutaj w umiarkowaniu to jest też okres odrodzenia, dochodzenia do siebie, więc właśnie takie odrodzenie, takie dochodzenie do siebie, takie rozpoczęcie wszystkiego od nowa i zakończenie jednego etapu, aby wejść do kolejnego etapu, mogłoby komuś tutaj pomóc. Po to, aby właśnie zachować właściwe proporcje też we wszystkim. Tak więc to jest taki czas, gdzie umiarkowanie mówi o tym, że może to być dobry czas na to, aby rozpocząć albo coś na nowo, albo po prostu, aby rozpocząć nowy związek. I to jest też informacja oczywiście dla singli. Jeżeli macie taką, stoicie przed taką decyzją lub macie taką możliwość, to tak, owszem. Osiem kielichów. W jakim kierunku, dokąd zmierza ta sytuacja, ta relacja? No właśnie, zmierza w kierunku poszukiwań. Dlatego, że i tutaj nie ma co obawiać się pozostawiać przeszłości za sobą. Jeżeli stoicie przed taką decyzją, bo być może jesteście już jedną nogą, albo nawet dwiema w nowej znajomości, w nowej relacji, w nowym związku, a gdzieś tej przeszłości jeszcze nie odcięliście, nie zamknęliście tych drzwi do przeszłości, tak? Albo wręcz przeciwnie, nie możecie wejść w coś na 100%, bo gdzieś tam jest was połowa, jedno 50% jest jeszcze z osobą w przeszłości, a drugie 50% już z kimś nowym, tak? No więc nie obawiajcie się, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli naprawdę ta przeszłość, czy też ta osoba, nie wiem, wyrządziła wam jakieś niewybaczalne krzywdy, albo ma jakieś nałogi, których nie jest, no, nie jest w stanie ani jedna, ani druga osoba ze sobą dalej żyć. Albo po prostu wydarzyły się inne sytuacje, w których nie widzicie możliwości naprawy sytuacji, naprawy znajomości, naprawy relacji, tak? Jeżeli nie widzicie takiej możliwości, a nie jesteście w stanie wybaczyć, nie wiem, cokolwiek, czy ktoś wam, no to wtedy wiadomo, że nie ma się co zmuszać, tak, do tego nowego początku na nowo. I wtedy nie ma co obawiać się zostawić tej przeszłości, bo po prostu być może ktoś z was będzie zostawiał rzeczy, które wam nie służą, lub odchodził od tego, co wam nie służy, lub od osoby, która wam nie służy. Czasami jest tak, że w ósemce kielichów rozstaje się z kimś, z czymś, albo z jakimiś emocjonalnymi uczuciami, które przestały służyć. Tu nie chodzi o to, że tu trzeba się z osobą rozstać, bo może wy z tą osobą jesteście w stanie dalej być w szczęśliwej relacji, naprawiać tą relację, albo wybaczać sobie wzajemnie, albo też być może właśnie chcecie nowego początku z tą osobą, tak, ponownie, a odchodzicie od tego, co wam nie służyło, czyli być może od jakiegoś schematu postępowania, sposobu postępowania, od jakichś działań, które wam wzajemnie nie służyły waszej relacji. Nie wiem, od sposobu spędzania czasu, od sposobu przeprowadzania rozmów na przykład, tak? Nie wiem, możecie na przykład się rozstać z emocjami, które były trudne i które wam nie służyły i zacząć z lekką, nową energią, tak? Po prostu tutaj w ósemce kielichów w niedalekiej przyszłości osiem kielichów mówi o tym, że dojrzeliście już, do pewnego etapu i zostawiacie za sobą to, co wam nie służyło. Odchodzicie od tego, co wam nie służyło. Jedni odchodzą od osoby, a drudzy odchodzą od schematów postępowania na przykład.
od emocji, które nie służyły, tak? Czasem, oczywiście, ktoś odchodzi, jedna ze stron w związku odchodzi, ale czasem odchodzi się od jakiegoś pomysłu, który mieliście, tak? Widzicie, tutaj to umiarkowanie mówiło o tym, że ta stabilizacja mogłaby w czymś pomóc. No właśnie dlatego mogłaby pomóc, ponieważ 8 kielichów jest takim symbolem poczucia niestabilności, poczucia samotności czasami. Czasami jest tak, że albo wy, albo wasza osoba jest osobą, która na przykład nie potrafi za bardzo przebywać w jednym miejscu. Albo chce mieć więcej niż ma w danym momencie, tak? Czasami ktoś może sam nie wiedzieć, czego chce i często zmieniać zdanie, zmieniać plany. I właśnie mieć skłonność do różnego rodzaju uzależnień. W związku z czym czasami taka osoba podchodzi do wszystkiego z dystansem. Często właśnie się dystansuje, taka robi się czasami trochę aspołeczna, tak? Po prostu taka wyobcowana. Często jest samotnikiem, samotniczką. Oczywiście, może powiem to dla jednej osoby, dla kogoś z was może po prostu nastąpiło też wypalenie uczuć, tak? I może oznaczać odejście którejś ze stron, może oznaczać jakąś separację, jakiś rozwód, ale może też oznaczać zmienne decyzje. Tutaj może ktoś dystansować się, oddalać się fizycznie, emocjonalnie. Ktoś może się rozczarować, tak? Tutaj ktoś może być w związku na odległość. Lub wasze uczucie może rozwijać się w jakichś niesprzyjających okolicznościach, stąd potrzebne są jakieś zmiany, tak? Czasem może 8 kielichów oznaczać nieplanowaną ciążę. Nie zawsze, ale może oznaczać, ale tutaj w tym przypadku, nawet gdyby tą nieplanowaną ciążę oznaczało, to i tak w razie wyniku jest cesarz, więc zaraz do tego przejdę. Więc tutaj nie macie się jakby czym martwić. No właśnie, więc w 8 kielichach, moje kochane panny, mogą mieć miejsce niespodziewane, jakieś nietypowe wydarzenia, sytuacje. Możecie też spotkać jakąś osobę, której dawno nie widzieliście. Może na jakichś uroczystościach rodzinnych, spotkaniach świątecznych, nie wiem, spotkaniach noworocznych, może na imprezie sylwestrowej. Możecie też zmieniać miejsce zamieszkania i podejmować ogólnie jakieś naprawdę poważne decyzje dotyczące waszej przyszłości, waszego życia. Tak więc czasami ktoś z was może się zdecydować na rozstanie z czymś, co było mu dobrze znane. I będzie to czas, w którym będziecie szukać nowych dróg, nowych rozwiązań lub po prostu zaczynać coś na nowo albo wchodzić w nowe relacje. W radzie lub wyniku jest cesarz. No właśnie, a w radzie lub wyniku jest, przepraszam, osoba o, no właśnie, o dużym sercu dla was, świadoma swojej wiedzy, władzy, kierująca się rozsądkiem, odwagą. I tutaj może być dojrzała osoba. To może być oczywiście mąż, partner, przyjaciel, brat, szef, tak, właściciel firmy. To może być osoba, która może wam pomóc, ale to może być osoba wynikiem. Ta osoba może się stać właśnie taka, ta wasza osoba. To wy się też możecie tacy stać. Niczym urodzony lider, tak? Natomiast to jest ktoś lub wy cieszący się szacunkiem, uznaniem. Tutaj już jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego. Osoba jest godna zaufania. To może być naprawdę bardzo dobry kandydat na ojca rodziny.
Ale cesarz jest też osobą starszą, więc tutaj może być też czytanie dla osoby dodatkowo tej właśnie nielicznej ilości z Was, gdzie ktoś przechodzi na emeryturę i ma czas tak naprawdę razem z tym cesarzem być w relacji, być w związku, cieszyć się życiem. Tak? Bo tu może być bardzo dojrzała relacja, dojrzałe osoby, takie wiecie, po 60, po 70 też dla kogoś to może być to czytanie. Takie właśnie zjednoczenie się z taką osobą godną zaufania. Może ktoś na wysokim stanowisku, ktoś, kto zarządza, ale to jest też, kochani, wsparcie, stabilizacja w związku. I niekiedy takie relacje oparte są właśnie na dominacji. To jest osoba, która zapewni Wam i potomstwu wszystko, co najlepsze, zarówno w życiu uczuciowym, jak i materialnym. Sprawy toczą się w dobrym kierunku. I moi kochani, cesarz radzi, ta karta radzi, by prowadzić innych i rządzić z pełnym przekonaniem. Więc czy to Wy będziecie prowadzić innych, czy ktoś będzie prowadził Was, no to będzie to nadal robił, tak jak ten cesarz, z pełnym przekonaniem. No, sytuacje i wydarzenia są tutaj jakby proste, widoczne jak na dłoni. Stabilność, wierność, nowy etap w życiu, bo cesarz zwiastuje nowy etap w życiu, z którym będą się wiązać same pozytywne aspekty. Karta cesarza to czwórka, a czwórka w numerologii też mówi o stabilności, o niezawodności. To jest taka równowaga i ona jest niewzruszona. Ta równowaga nie jest naruszona, bo opiera się, w zasadzie nie może być naruszona, bo opiera się na solidnym fundamencie. Solidna osoba, tak? Osoba do relacji, do miłości, do spędzenia reszty życia z nią, prawda? Miejmy nadzieję. Drogie panny, czytanie dla różnych osób, być może niewielu, ale wszystkiego dobrego. Pozostawiam Was z tą miłością i z tym cesarzem na koniec. Do zobaczenia, buziaczki. Do następnego razu. Pa, pa.